Dobry wieczór, Marcinie. Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich. Marcinie, 2 tygodnie przerwy. Nie będzie reprezentacji przez najbliższe 4 miesiące, z tego co widziałem. Może to i lepiej, bo ile można. Przed nami Gaming 13. Ty zebrałeś pytania. My będziemy gotowi, żeby na nie odpowiedzieć. I co, Marcinie? A piątek w ogóle, piątek z Black Fridayem, więc można nam, jak ktoś ochotę, w promocyjnej cenie postawić kawkę, zamiast dyszki wrzucić piątkę. Black Friday. Zapraszamy, polecamy się z kawkami oczywiście. Oczywiście, że się polecamy i bardzo dziękujemy. Tak, faktycznie zebrałem pytania. Pytania są troszeczkę na jedno kopyto, ale sytuacja jest taka, że składy świecą się. Że się zaświeciło, co? Wszystkim pewnie teraz. No ja nawet Kaborę tak, podobno słyszałem dzisiaj. Nawet Kaborę, słuchaj, no ja mam 5 obrońców niewątpliwie w składzie, z czego siedzi się 4, a został mi zdrowy Tsimikas, który prawdopodobnie nie zagra z Manchester City, więc wygląda to rewelacyjnie. Absolutnie nie wiem, co zrobić. Stąd rozumiem wszelkie pytania. Ja może zacznę od krótkiego raportu medycznego. I zaczniemy oczywiście od tego, że Haaland po kontuzji w reprezentacji rzekomo jest już gotowy do gry. To jest ważne w kontekście już sobotniego spotkania o 13:30. Mamy teraz Brighton na tapecie. Mitoma rzekomo ma opuścić spotkanie z Nottingham Forest. No właśnie, a na treningu był widziany. Tak, trzeba podkreślić, że dzisiaj na trening wyszedł, truchtał sobie, razem z nim biegał po boisku Ferguson, który również schodził z kontuzją w kadrze. No wiecie, no to znaczy tyle co nic, bo to, że sobie truchtają, nie oznacza, że wyjdą w pierwszym składzie. Oczywiście, ale ale to, że truchtają dzisiaj, oznacza, że mogą zagrać w kolejce 14 już. W zasadzie wydaje mi się, że patrząc na kalendarz Brighton, sprzedaż Mitomy aż tak bardzo sensu nie ma. No kolejny chyba, że zespół, ktoś nie ma ławki, nie? Za bardzo. No chyba, że ktoś nie ma ławki, oczywiście. Kolejny zespół, Newcastle, Isaki, Almiron rzekomo mają być gotowi do gry. Wilson wypadł na jakieś 6 tygodni, a Boatman, no cóż, tutaj rekonwalescencja przebiega dobrze, poprawnie, może odbędzie się bez operacji, tylko kto ufa Ediemu Hołowi? No ja mu nie ufam. W zasadzie to chyba zobaczę zdrowego Isaka w 11, to uznam, że jest gotowy do gry. Natomiast na pewno wypadł Wilson. Co to jeszcze mamy? Problemy w składzie Młotów. Antonio wypada na 2-3 miesiące. Najważniejszy Bowen jest, prawda? W najważniejszy dla nas jest Bowen, który... I dla West Hamu. Taka prawda. Znaczy ja w ogóle mógłbyś wykorzystać swoje znajomości w sztabie Młotów i na przykład odpalić streama 3 minuty przed deadline'em i powiedzieć, czy Bowen zagra, czy nie. Nie, warto się nie zgodzi na takie sytuacje. W każdym razie, co my tu mamy? No Bowen, kontuzja kolana. Mowa była, że nie jest groźna, ale wciąż jest gdzieś tam płyn w kolanie. Będzie press, może dowiemy się więcej. Wydaje mi się, że nie jest to taki typowy uraz reprezentacyjny. Jest duże zagrożenie, że Anglik ten weekend po prostu ciekawe, no, opuścił. Ten weekend ten weekendem. Ciekawe, jak będzie dalej, prawda? Bo ten kalendarz West Hamu był tak fajny, że... No kontuzja kolana to jest parszywa sprawa. Wydaje mi się, że konferencja prasowa przed po meczu da na więcej informacji. Cena Bowena spada, wyprzedaż absolutnie ruszyła. Ja to rozumiem, masy są niecierpliwe. Kim trzeba zagrać? Ale kalendarz faktycznie jest absolutnie świetny. Co mamy tu jeszcze? Jest mowa o kanonierach. Odegaard dalej poza składem i rzekomo ma opuścić kolejkę 13. Jesus do gry. Przeskakujemy do United, gdzie zaczyna trenować Luke Shaw. Nie wiem, czy bym celował już w tą kolejkę, ale wydaje mi się, że lada moment lewy obrońca wróci do gry. Nie wiem, co z Onaną. Ta kontuzja wyglądała na poważną. Chyba można założyć, że kolejkę 13 opuści. I właśnie, ciekawe, jak wtedy patrzymy na clean sheet, na szansę, co? Dla Manchester United. No niewątpliwie ta troszkę szansa ostatnio spada. Wybronił, nie? Tak, ta szansa spada. Matty Cash w FPL-u się świeci, natomiast przecieki już mówią, że będzie do gry z Tottenhamem. Dawson opuści, Dawson to jest informacja dla 4 menadżerów, może 5, Dawson opuści kolejkę 13 przez 5 żółtych kartek.
Nie ma informacji o kontuzji Udogiego, który był do gry, potem znów był jakiś właśnie uraz. Widziałem jakiegoś tweeta, że się czuje okej, okay, że jest gotowy tak, do gry. To było też tak, to tak trochę pachniało kontuzją reprezentacyjną. To by oznaczało, że mamy już dwóch obrońców. Trzeci miał być Isak Abore, który, no tu są już grubsze sprawy, bo dostał ataku padaczki podczas przerwy reprezentacyjnej i wydaje mi się, że tutaj czekamy na pres. Ja to poważne sprawy, tak, kurde. Ja bym tutaj nie chciał spekulować. No oczywiście nie zmienia się status Madisona. Neto w kolejce 13 ma nie zagrać. Mhm. I jeszcze jeden pomocnik tu był na tapecie u mnie. Aha, McGinn. Jeżeli ktoś ma McGinna w drafcie, też bym oczekiwał presa, więc no nie jest dobrze, nie jest wesoło, stąd większość pytań dotyczy po prostu kto za kogo. No potrzeba podjąć jakieś decyzje. Bo to jeszcze wiesz, bo to... Aha, jeszcze, no. wypadł ten, Aloni. Tak, dzisiaj, i to jeszcze na parę miesięcy. To w ogóle bardzo mnie martwi, bo w pewnym momencie ja uważałem, że to jest bardzo fajna opcja na niszowego napastnika. No, skończyło się. No, ja oprócz tego, co mówisz, o kontuzjach, to przecież dopiero co były repy i ci zawodnicy dopiero co wrócili. I ciekawe, ilu z nich dostanie resta jeszcze w tej kolejce, tak? No bo tam podróżowali trochę, są trochę tych spotkań też rozegrał, mam nadzieję, że wyjdzie. Son oczywiście w kadrze znowu kulał, ale oczywiście parę bramek zapakował, schodził w własnych siłach, tutaj raczej nie ma ryzyka, że nie zagra. Trenuje już dzisiaj na trening wyszedł Darwin Núñez, co jest dobrą informacją dla posiadaczy, bo z reguły wracał późno i z reguły rozpoczynał mecze po repach na ławce. Właśnie. Wychodzę z założenia, że mamy dzisiaj czwartek, był trening, no to na sobotę 13:30 chyba powinien być do gry. Ja bym bardzo sobie tego życzył, jako kibic Ligonu. No na pewno, fajne mecze nam się szykuje. Bardzo tak, o fantastycznej godzinie 13:30. 13:30 to jest, nie wiem, godzina, żeby robić zakupy, a nie oglądać mecze, bo no nieważne. Słuchaj, pytania. Zacznijmy od pytania naszego kolegi Patryka, prowadzącego podcast Mamko na Kapitanie, który zadaje pytanie bardzo ważne. Haaland, Salah, 13:30, klątwa. I potraktujmy to pytanie jako taką szybciutki przyczynek w ogóle do dyskusji o opasce, bo takich pytań o opasce było dużo i o sensie opaski na Haalandzie albo na Salahu o tej nieszczęsnej godzinie 13:30. Pobawiłem się statcami i co mamy? I co ci wyszło? O godzinie 13:30 zagra niewątpliwie najlepszy napastnik FPL, expected goals, pozycja numer 1 w opcie z drugim najlepszym zawodnikiem w kontekście statystyk expected goals z Salahem. Tak? I z najlepiej punktującym zawodnikiem tego sezonu. Oczywiście, Właśnie, Marcin, tak jeszcze się wtrącę tylko. Bo wszyscy zwracają uwagę, że ktoś nie ma Haalanda w składzie, ale jeżeli Salah kosztuje milion mniej, ma więcej punktów, to i tylko ma 46% posiadania. To czy nie uważasz, że tutaj jednak ten procent jest zdecydowanie za niski? Że podpuszczasz mnie troszeczkę. Procent posiadania Haalanda jest wciąż bardzo duży przez dużą liczbę martwych kont. Ja nie wiem, ile w tej chwili statystyka mówi, ile jest kont zombie, ale dam głowę, że to już bije w miliony. No i takie są fakty. Tak? Zresztą ja znam ludzi, którzy grają bez Haalanda. Pozdrawiam cię, Łukaszu. I również znam ludzi, którzy grają dalej bez Salaha. Tak. I teraz fajny mecz mamy. Bo ty masz dwóch, prawda? Haalanda i Salaha. Ale ja mam dwóch i tak jak mówiłem, gra numer jeden z numerem dwa według opty. No. Jeżeli pójdziemy dalej z optą i wyciągniemy non-penalty expected goals, dalej Haaland jest numerem jeden, Salah już spada na miejsce czwarte. Cały czas konkurencja taka poważna, czyli Son w tych statystykach jest na miejscu 12 albo 13. Saka jest 14. Jeszcze gdyby kogoś interesował expected assist, no to Salah jest numerem 5, Son dopiero 19, Haaland 74, to akurat nie powinno zaskakiwać. No. Tak czy inaczej, mamy dwóch najlepszych zawodników, więc popatrzmy na defensywę. Jeżeli chodzi o Manchester City, absolutnie w kontekście expected goals conceded, najlepsza drużyna na własnym boisku. A przypomnijmy, że gramy w Manchesterze. Natomiast Liverpool jest dopiero
Na pewno nie jest pierwszy, jest czwarty, jeżeli chodzi o ekspertę Gonzko Seed, dziewiąty w meczach wyjazdowych. No to chyba jest istotne. Jeżeli kogoś interesują również statystyki kto versus kto, no to Salah miał już okazję z Manchesterem City zagrać 11 spotkań. Przepraszam, 19. 19 spotkań w 19 meczach, zdobył 11 bramek, mamy 5 asyst. Haaland miał okazję zagrać tylko 3 razy z Liverpoolem, zdobył tylko jedną bramkę i podkreślmy, że Liverpool ostatni raz z Manchesterem City wygrał gdzieś w roku 2015. Gdzieś mi się rzuciła taka statystyka, że Salah od sezonu 19-20 ani razu nie zblankował. 5 bramek, 2 asysty, łącznie 48 punktów z City. I teraz tak uczciwie, co nam te cyferki mówią? No w zasadzie mówią nam to, że jeden i drugi to są zajebiste opcje na opaskę. Menadżer zawsze będzie preferował drużynę, która gra na własnym stadionie i która w zasadzie jest lepszą jedenastką. Tylko też jest ciekawa dyskusja, czyja jedenastka na tu i teraz jest lepsza. Manchesteru City, która wciąż jest mocno przerzedzona, czy Liverpoolu. Na pewno defensywa Liverpoolu według mnie jest słabsza, dlatego mi jest bliżej Haalanda, gdybym miał wybierać między tą dwójką. No, a czy klątwa obowiązuje? Wydaje mi się, że coraz więcej osób myśli sobie, żeby pójść w stronę Sona, który zagra z Aston Villą i tutaj w 7 meczach Son zdobył 6 bramek i 1 asystę. No, to jest to, co mówiłem na ostatnim podcaście tak. naszym, że zagra Sonem i tak zrobię. Zagra no. na dziewiątce, no niestety zagra bez Madisona, to jest na pewno strata. Wiesz co, no Haaland versus Salah, no to tutaj wydaje mi się, że trzeba podejść do tego po tym, jakie jest posiadanie danego zawodnika. A dlaczego? Bo te cyfry, które mówiłeś, czy one nam tutaj jakoś to porzutowały? Chyba nie. No, masz takiego Haalanda, który gra u siebie i ma 85% posiadanie, tak? Czyli grając jego na opasce nic nie ryzykujesz. To prawda. Z drugiej strony, grając na Salaha, który ma 46% posiadania, gra na wyjeździe, ale ma dobre statystyki z Manchesterem City, to grasz jako różnicę. I tylko tak bym do tego podchodził. Czy grasz bezpiecznie, czy grasz jako różnicę? Założę się, że większość osób, które nie mają Sona, zagrają na Haalanda. Na Salaha pewnie mniej. Myślę, że w ligach, tak jak sobie klikniemy potem, kto jest na C, no to najwięcej będzie Haalanda. I tak bym do tego podchodził, żebym tam się... Wiesz, wydaje mi się, że w ligach, bardzo w te... że w ligach to najwięcej będzie Sona, w naszych ligach. W tych ligach bardziej hardkorowych, myślisz? W tych ligach bardziej ludzi skupionych na tym, że jednak jest to mecz o 13. Tak mi się, że wydaje. Haalandów jest więcej niż Sonów. I co powoduje, że tego Sona będzie... mniej, chociaż może się mylę. No, ale... Gdybamy. W każdym razie mi jest bliżej do Haalanda. Tobie jest bliżej do Haalanda jako do opaski bezpiecznej, natomiast oddasz opaskę Sonowi. Ja rozważam w tej chwili opaskę pomiędzy Sonem a Haalandem. Czekam na jakiś znak, na cokolwiek. Chodźmy dalej z pytaniami. Proszę bardzo. Błażej ma problem, jaki ma, no nie jeden, tak? Szuka pomocnika za Bowena albo za Mitomę. Tutaj jest podkreślenie, jeżeli będzie info, że na 100% nie zagra. Nie wiem, czy to info dostaniemy. Może jutro coś padnie, ale powiedzmy, że szukamy pomocnika za Bowena, za Mitomę. Boże ma tutaj akurat dużo pieniążków, bo ma od 8 do prawie do 9 milionów z haczykiem. No to w zasadzie może mieć każdego, ale są tacy, którzy będą siłać. I wydaje mi się, że lista jest bardzo krótka tych pomocników, którzy są opcją. Pytań było dużo o Mbeumo, czy już teraz warto go kupować? No w kontekście takim, że po prostu Brentford gra z kanonierami, którzy, jeżeli chodzi o defensywę, są drugą najlepszą obroną na własnym stadionie. Wiesz co, no mi się wydaje, że tak. Mi się wydaje, że tak, że ja bym, jak ktoś go nie ma, no to pewnie to jest w dłuższej perspektywie bardzo dobry transfer. Ja sobie wypisałem 3 dobre ruchy, takie dobre, bezpieczne i 2 niszowe. Mbeumo to jest pierwszy transfer, który będę polecał i chyba, jeżeli ktoś ma wątpliwości, Mbeumo czy Eze, Mbeumo czy Palmer, uważam, że Mbeumo. Jeżeli nic się nie popsuło przez te 2 tygodnie, to ja wciąż mam powidoki z poprzednich spotkań, był w formie,
Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Po meczu z Kanonierami wchodzimy w rewelacyjny kalendarz. Luton, Brighton, Sheffield, Aston Villa. Pamiętać trzeba o Blanku w kolejce 18, ale kto myśli o tym, co będzie za miesiąc? Ja nie myślę. W każdym razie Mbeumo byłby moim typem absolutnie numer jeden do gry. Palmer, jestem wielkim fanem. Tutaj nie ma co ukrywać. Wciąż kosztuje grosze. Było pytanie, czy według nas Palmer straci karne, kiedy Nkunku wróci do gry. Wydaje mi się, że nie. Jeżeli zdobyć cztery karne pod rząd, celnie trafiłeś. Chyba nie ma powodu, żeby trener pokazywał brak zaufania. Więc dla mnie numerem dwa jest Palmer za te pieniążki. Kalendarz zawsze, jasne, zawsze powiem właśnie, że jest średni, ale wciąż są to tylko dwa mecze domowe, ale bardzo fajne. Brighton, Sheffield i rewelacyjne w zasadzie fiksy od 10 grudnia, od kolejki 16, a pamiętajmy, że za chwilkę będą kolejki w środku tygodnia. I w zasadzie od kolejki 16 do końca roku Palmer, czy to Sterling nawet, czy Reece James, o którym za chwilkę będziemy rozmawiać, no to to jest chyba absolutnie opcja cały czas do gry. No i Chelsea, wiesz, w ostatnich trzech meczach na wyjazdach 9 punktów, 10 goli strzelonych, więc ta forma na wyjazdach jest, nie? Więc też tam dokładnie mecz wyjazdowy nie jest tak straszny dla nich. Wcześniej wypisałem sobie również jako zastępstwo na przykład za Mitome, czyli ktoś tani, Morgana Gibbs-White'a, który być może nie robi tego, co było w zeszłym sezonie, bo mamy tylko chyba 3 asysty w 12 meczach i brak bramek. Aczkolwiek no jest to ich strzelba numer jeden, zwłaszcza jeżeli teraz wypadnie Awoni, no to być może będzie pełnił jeszcze ważniejszą rolę w drużynie. Pomysł sprowadzenia mi się go podobał, 5-7 cena, kalendarz, teraz mecz domowy z Brighton, później mamy Everton, Fulham, Wilki i no mecz domowy z Tottenhamem. Jest to sensowny mecz, gdzie 5 następnych kolejek to są 3 mecze domowe, bardzo fajne. Uważam, że można zaryzykować. No i mówiliśmy o Sonie w zasadzie Kulusewski za 7 baniek z posiadaniem 2-3%. No chyba jest opcja. Nie wiem, nie wiem. Bramka z Chelsea. Łącznie mamy 3 gole w 12 meczach. Wiem, że jeszcze nie ma asysty. No ale jeżeli nie mamy Madisona, być może troszeczkę to się wszystko inaczej zacznie rozkładać. Ja bym go rozważał na poważnie. Okej. Ja bym zastanowił się nad Trossardem na przykład. Bardzo żałowałem, że go nie brałem. Ja chciałem dorzucić jeszcze Martinelliego, bo to w sumie jest podobna półka. Skład chyba trochę pewniejszy. Mohamed Kudus. Tutaj bym jeszcze to rzucił nazwisko, no bo wypada nam Bowen, ale jeżeli szukamy łatwego spotkania z jedną z najgorszych defensyw ligi, a takową jest Burnley, no to Mohamed Kudus chyba do gry. No chyba tak, właśnie ciekawe, jak teraz będzie West Ham wyglądał bez Antonio. Dokładnie. Bez Bowena. Jeżeli mówimy o Kudusie, no to też trzeba Warda Prowse z powrotem wyciągnąć z szafy. Ja bym wyciągnął Soczka, który pokazał się w meczu. Schowaj go z powrotem. Tak, pokazał się. Ktoś celnie pisał, że miał dużo szczęścia, że go poturbowali Polacy, bo gdyby poszedł na miasto z Szufalem i innymi kolegami, to miałby dłuższego resta. No i co? No i jeszcze dwa nazwiska mam na liście. Zastępstw za Mitome albo za Bowena. Jest to Ebere Chiesa, który przed przerwą na repy tryskał formą dosłownie i entuzjazmem. Czy kalendarz jest fajny? Crystal Palace jest średni, jak to ładnie powiedziałeś. Ale znaczy, wydaje teraz się, jeszcze że jest w miarę sensowny, chociaż Luton. No sensowny, a średni to dla mnie jest to samo. Wiesz, 2 na 3 mecze, 2 spotkania z Beniaminkiem i West Ham na wyjeździe. To jest te 3 mecze, kiedy można tutaj pewnie zazwyczaj, bo potem mamy Liverpool i Manchester City, więc tutaj już pewnie tak będzie gorzej. No Luton obok Sheffield, obok Bournemouth i Burnley to jest jedna z 4 najgorzej broniących defensyw, to nie ma co dyskutować. No. Z tym, że Sheffield i Luton to są arcymistrzowie fatalnej obrony przy stałych fragmentach gry, więc tutaj też można patrzeć, kto wykonuje i kto strzela. Dobra, i jeszcze ostatnie nazwisko, bardzo, bardzo niszowe, ale nie chciałbym go przeoczyć. Hwang Hee-chan, jeżeli mamy informację, że Neto nie zagra, no to raczej możemy stawiać na Koreańczyka. Kosztuje grosze. Szkoda tego Arsenalu w 14 kolejce, nie? Bo tak byś miał i Fulham, i Burnley, i Nottingham Forest, byłoby spoko. No ten Arsenal na wyjeździe w 14 jest taki tricky. No nie można mieć wszystkiego. No nie można, ja wiem, Marcinie, ja wiem.
Więc Błażejowi poniekąd odpowiedzieliśmy, ale zakładam, że również odpowiedzieliśmy na przykład Kamilowi. Kamil tutaj jeszcze trzeba dorzucić do tych opcji za Bowena, dorzucał Bernardo Silva. Ja uważam, że to jest fajny pomysł. No właśnie chciałem się zapytać, czy tam gdzieś Bernardo Silva u ciebie był, no bo jego był, punkty... tylko że ten mecz z Manchesterem City, no nie jest meczem, na którego byś kupował zawodników. Liverpoolem, nie. Tak, przepraszam, z Liverpoolem, dosłownie, więc w ogóle mi się wydaje, że tam nie będzie wysoki wynik. Nie wiem, 1-0, 2-1, trzymam cię 1-2. Za słowo. No tak mi się wydaje. I teraz tak, pytanie kolejne. Łukasz zapytuje Adingra czy Ferguson do gry na Nottingham Forest. Przypominam, Ferguson po kontuzji zaczął trening, wznowił, ale nie mamy pewności, czy zagra, więc ja bym postawił na Adingra. Ja też bym postawił na Adingra. I okej. Piotr z Brodą z Kosmosu pyta, czy warto już teraz kupić Palmera, czy też zachować transfer. Ja bym zachował transfer. Ja bym, jeżeli to nie jest kontuzja jakiegoś zawodnika, którego mamy w tym momencie, to ja bym chyba zachował transfer i bym z dwoma transferami na kolejkę 14. Zwracam tylko uwagę, że jeżeli Piotr kupi Palmera, to kupi go za Martinelliego albo za Szoboszlaja. To nie wiem, to chyba nie robiłbym tego. Ja bym tego nie zrobił. Ja bym sobie zagrał Martinelli. No ja bym zachował transfer. Dobra. Kuba natomiast zapytuje, czy ma sens kupić Błemo za Diabiego. I to już są te pierwsze pytania, które słusznie sugerują, że wszystko co dobre, że chodzi o kalendarz Aston Villa, dobiegło końca. Aczkolwiek ten mecz z Tottenhamem, no właśnie, gdzie wciąż defensywa jest dosłownie dziesiątkowana, no to chyba nie jest aż taki zły fix dla Aston Villa, tak? No nie jest. Znaczy, na pewno Błemo ma lepsze liczby, to wiemy. I jest takim długoplanowym transferem, ale z kolei, jak rozumiem, jak go nie sprzeda teraz, to potem już będzie taki, będzie to samo pytanie w następnej kolejce, czy kupować go na Luton, czy może Aston Villa na wyjeździe z Wisienkami. Może bym zrobił ten transfer. Może by mnie trochę kusiło, żeby go zrobić. Ja również Kubie pomogę i ja bym tego transferu nie zrobił. No i super. Pytanie drugie. Kto do gry? Palmer czy Archer? Archer zagra z Bournemouth. Palmer gra z Newcastle. A dobre pytanie. Przepraszam, tutaj jeszcze jest haczyk, przeoczyłem. Czy też Diaby versus Tottenham? Czyli Palmer, Diaby, Archer. Kto to gry? To dobre. Dobre to jest. Może bym Archerem spróbował na Wisienki, które na wyjeździe grają fatalnie. W ostatnim raz sobie sprawdziłem dzisiaj ten cały hype na Solanki. Wisienki w ostatnich 5 spotkaniach, 17 goli straconych, tylko 5 strzelonych. Więc może próbowałbym coś z tego uczknąć. To troszeczkę nie podoba mi się, że zepsułeś moją chytrą odpowiedź, bo też chciałem postawić na Archera i w zasadzie zaryzykowałbym, bo ta kolejka 13 wygląda na kolejkę, która będzie kolejką, gdzie średnia będzie niska. Ciężką, prawda? Tutaj no i gdzie takie właśnie... Następna też jest ciężka w ogóle. Tak, i gdzie takie dzikie różnice mogą niespodziewanie dać punkty, no bo posiadanie Palmera będzie bardzo wysokie. Diaby wciąż ma duże posiadanie. Archer jak odpali, a tak jak powiedziałeś, są podstawy, żeby na to liczyć, no to mogą być punkty. Ja też uważam, że nie sprzedam Bowena, a zagram po prostu Archerem na Bournemouth. Też bym to robił, jakbym wiedział, że Bowen zaraz wraca, to ja już zostawię sobie nawet Morisa, kurna. Już swojego pytania, które pod fałszywym nikiem ułożyłem, nie będę czytać. No nie czytaj, bo to już spalone. Dobra, ale mam pytanie do ciebie w takim razie. Maczeta pyta, czy Łukasz przy kontuzji Bowena skorzysta i kupi z powrotem Haalanda? Nie, bo mnie nie stać, żeby to zrobić w tym momencie. To po pierwsze. I to nie jest takie, wiesz, zero-jedynkowe. Może jak miałbym kasy, by to było -4, to może bym się nad tym zastanowił. Ale to się nie spina. A nie spina się, ja ci powiem dlaczego, bo mam Morisa w składzie, który kosztuje 5,3, a nie tyle co Archer 4,6. I to jest
To jest największy ból tego zespołu. Morris, który kosztuje 5,3 miliona i zabiera kupę pieniędzy, jak już potem zaczynasz klikać. Czyli, żebym dobrze zrozumiał, się upewnił, dalej grasz bez Haalanda. No tak, bo bym musiał sprzedać Sona, żeby kupić Haalanda. Jeden, żeby zrobić na minus 4 transfery, więc... Niedobrze, bo... Robię tego. Bo jak Norweg zdobędzie bramkę z Liverpoolem, to ja nie wiem, czy mam się cieszyć. Będziesz się cieszył. Oczywiście wszyscy się będą cieszyć i spoko, no. No nie wiem, zobaczymy. Ja bym wolał, żeby Liverpool nie stracił gola w 13:30 przez najbliższe 90 minut plus przerwa. Maciek Caban zadał bezsensowne pytanie o Palmera, ale również celnie pyta, czy Reece James stał się opcją. 5,3 miliona posiadanie dochodzi już i dobija do 5%. No. Co, moglibyśmy zrobić jakiś zakład, kiedy Reece James ponownie zaświeci się na czerwono? No znamy ryzyko. Znamy ryzyko długiej listy kontuzji. Ja nawet chciałem te wszystkie kontuzje wyciągnąć, ale stwierdziłem, że czytać, bym stracił dosłownie 5 minut, gdybym po kolei czytał wszystkiego kontuzje z ostatnich dwóch sezonów. Jest tego dużo. Myślisz, że jest sens wydać 5,3 miliona na zawodnika, na obrońcę, który zaraz może złapać kontuzję? Nie ma sensu. Ma teraz słaby kalendarz generalnie. Newcastle, Brighton, Manchester United. Tak, bo do szkła, jakim jest niewątpliwie Reece James, pomimo absolutnie dużego talentu i potencjału, trzeba dorzucić ciężki kalendarz. Newcastle, Brighton, Manchester United. Wyjazd na Everton też nie jest łatwym meczem. Chyba, że Chelsea znowu zagra trzeci mecz z rzędu, gdzie zdobędzie 4 gole. Tym razem z Newcastle na wyjeździe. Albo potem z Brighton. No to okej, okay, to przy takiej ciężko, średniej bramek... Tak, no to... Ciężko uderzać statystyki Reece'a Jamesa, który grał w 5 dotychczas spotkaniach. 1-7 strzału na 90 minut. Ale powiedzmy, że w ciągu tych spotkań stworzył 500 kolegom. Tutaj też media podkreślają, że współpraca z Palmerem rozwija się świetnie, że jest chemia, tak dalej. Odpoczął sobie, jeżeli chodzi o repy. Pracował nad kondycją przez te 2 tygodnie. W wywiadach zarzeka, że czuje się świetnie. Powiem tak, no są słyszałem zawodnicy, są menedżerowie, którzy lubią takie ryzyko. Są to sobie menedżerowie, jak którzy wolą ciepłe kapcie o tej porze roku, ja bym go nie kupował. No, ja też raczej bym nie kupował. No, dokładnie. Oskar Hetmańczyk pyta, czy kupić Sona tu i teraz, jak się go nie ma w składzie. Oskar również pyta, co zrobić z Simikasem. Ja to myślę, że akurat go ma i się zastanawia, czego wystawić na Manchester City. No nie, ja bym nie grał Grekiem, więc skupmy się na tym Sonie. Ja uważam, że Son będzie miał dobry sezon cały czas. Tak. Ale kupiłbyś go na tą kolejkę? Chyba nie. W ogóle załóżmy, podkreślmy, że Tottenham ma fajne fiksy do końca roku. No, super. One są, no, może nie do końca super, ma dobre. No ale powiedzmy, no, mecze u siebie ma bardzo fajne. Ma Aston Villa, West Ham, Newcastle, Everton, Bournemouth. Do kolejki 20. No tak, ale w kolejce 14 jest wyjazd do Manchesteru i mecz z Manchesterem City zawsze będzie niesympatyczny fiksem. W zasadzie Oskar kupi go na 2 kolejki, z której jednej, oczywiście, że tam mogą być punkty, to jest Tottenham wciąż. Ale powiem tak, ja bym poszukał innego pomocnika na te 2 następne kolejki. Tak powiem. Też bym poszukał innego. Też bym teraz pewnie nie wydawał w 9,7, szczególnie, że nie ma niestety Madisona. Co pewnie... No, mam nadzieję, że te 2 mecze to był taki szok troszeczkę. Pan z Australii teraz siedział 2 tygodnie i kminił i wykmini jakieś sensowne rozwiązanie tego problemu, który tam się pojawił. No tak. Teraz tak. Pytanie takie, skup się, że tak zażartuję. Jarwan ma drużynę. W ataku Watkins, Alvarez, Haaland. W pomocy Salah, Saka, Madison, Diaby, Palmer. I tu pytanie, czy przejść na 3-5-2 z taką ekipą? Tylko, że Madison jest kontuzjowany. Więc nie wiem, dlaczego chcę przejść na 3-5-2. Czy też wyrzucić Madisona i Alvareza? No ja bym wyrzucił Madisona. To w ogóle... Czyli teraz mógłby Jarwan sobie zachować transfer
i później wywalić i Madisona, i Alvareza. No na przykład. Na przykład. Też bym tak zrobił. No. Seba ma pytanie krótkie, konkretne, z gatunku moich ulubionych. Czy za minus 4 wyrzucić Bowena i Nketiaha, a kupić Darwina Nuneza i Palmera, ewentualnie Gordona za Palmera? Nketiah wylatuje, Bowen wylatuje, no. Wylatuje Darwin Nunez i Palmer, ewentualnie Gordon. I ja bym to zrobił. Ja też bym to zrobił. Też bym się tutaj... Nketiah to tam chyba Jezus wraca, prawda? Już grał teraz w kadrze, nie? Tak. No, więc myślę, że bym to ja zrobił. Ja uważam, że to jest też bardzo fajny ruch. Albert pyta, czy uderzył się w głowę, czy też opcja oddania opaski Solankę to jest fajny pomysł. Ty przed chwileczką mówiłeś, ile Bournemouth zdobyło bramek w ostatnich kolejkach. 5 w 6 na wyjazdach, a w ostatnich trzech... No ale ile 3... Solankę z nich zdobył goli? No właśnie. Solankę na wyjazdach? Wiesz co, no zastanawiam się, jeżeli... Solanki gra z Sheffield, z drużyną, no marną w defensywie. No marną, rozumiem. Dla nich będzie mecz topowy, no bo to... Myślę, że to ten sam poziom jest, marności. Solanki to jest ciężkie generalnie, bo tak się zastanawiam, no okej, ten mecz pewnie jeszcze się wybroni, nie? Myślę, że z takim C jeszcze mógłby się wybronić. Znaczy nie jest to takie, no nie jest to City, tak wiadomo, więc pewnie by się wybronił ten Solanki na C, jakbyś potem musiał się tłumaczyć, czemu oddałeś opaskę Solanki w kolejce 13. Albo wytłumaczy alkoholem i to jest bardziej wiarygodne wytłumaczenie. 16, no, to zawsze uwierzę, bo ja na cześć bym mu opaski nie oddał. Aha. Co my tu mamy? Łoty Cat, fajny nick. Zastanawiasz, czy transfer wyrzucam Douglasa Luiza, wyrzucam Alvareza, a kupuję Palmera i Watkinsa ma sens. Luiz i Alvarez na Palmera i Watkinsa. Mi się to podoba. Się z tym Watkinsem, ja nie wiem do końca. No Watkins na Tottenham mówiliśmy, że zakładamy, tak, że tak, bo ten bramki. Alvarez gra piach niestety. To jest udowodnione liczbowo, XG i w ogóle wszystko pokazuje, że Alvarez gdzieś formę zatracił. Szkoda chyba tego Davida Luiza, tak bym powiedział, ale może faktycznie ten, mam nadzieję, że kolega przyniesie szczęście Watkinsowi, jeżeli go wstawi do składu. No tak, Kamil tu mnie zaskoczył pytaniem, zastanawia się, czy kupić sobie Kastanie za Boltmana i grać nim w rotacji z Tsimikasem. Ja już odpuszczam pomysł grania rotacją z Tsimikasem, to się skończyło kiepsko dla niektórych w kolejce 12, ale czy Kastania za Boltmana, patrząc na bardzo fajny kalendarz Fulham, to jest dobry pomysł? Boltman to ten, który jest kontuzjowany, prawda? Cały czas i rzekomo niedługo wraca do gry, ale wiesz. Na papierze, gdybym miał mecz u siebie z Wilkami, z Nottingham Forest, z West Hamem i z Barney w najbliższych 6-7 kolejkach, 5 meczów u siebie z przeciwnikami, którzy w miarę słabo grają w ofensywie, to mógłbym się nad tym zastanowić. Czy to jest dobry pomysł. Tak sobie patrzę, co to Fulham robi w meczach u siebie. I pamiętasz, kiedy ostatni raz Leno zdobył clean sheeta? Tak. No, ten jeden kolejek. Raz. Ale... Kiedy go wystawiłem? 9 punktów chyba było, czy 10? 10 w kolejce 6. A potem z United było bardzo blisko. Było. W kolejce 6 było to czyste konto, w kolejce 5 było czyste konto i w kolejce 1. Od tego czasu nie było i no i niestety widać, że to Fulham to nie jest ten sam zespół, który był w poprzednim sezonie. No. Ja bym szukał też innego obrońcy, a nie brałbym Kastani. Tak, mi się Leno się jeszcze broni jako za save, ale. No tak, i wydaje mi się, że Fulham to jest opcja do draftu chyba w tym momencie, tak? Przy takim kalendarzu, jak już tam szperasz w tych jakichś dziwnych nazwiskach, które pozostawały, no to taki obrońca Fulham będzie spoko, ale czy tutaj. Dokładnie. No chyba nie. Maciej Ostojski ma pytanie, kto na ławkę z trójki? Gordon, Harrison, Palmer. No Harrison, nie? Harrison to ten z Evertonu, tak? O tym mówimy? No. No chyba tak. Tak bym zagrał. Dobra. Tutaj jest pytanie.
Crystal Man pyta, czy wymienić Areolę na Pickforda. Ja rozumiem to wkurwienie na Areolę. Areolę na Pickforda. Tak, tylko czemu Pickford? No właśnie. Co ten Pickford ma takiego... Może czegoś nie widzimy. No okej, ma 3 mecze u siebie w 4 najbliższych kolejkach, ale to jest Manchester United, Newcastle i Chelsea, więc tutaj chyba clean sheetów bym nie liczył, chyba że z Manchesterem United. Czy powiem, kolega jest na dobrej drodze, bo wyrzucenie roli to aż się prosi. Aż w ogóle absolutnie zazdroszczę, szczerze zazdroszczę, że twoim problemem jest w tej chwili bramkarz. No. Kiedy połowa składu się świeci, ale okej, wydaje mi się, że rola jest do wypierdolenia, jeżeli nie masz innych problemów, ale może akurat nie na Pickforda. Też bym się zastanawiał, czy Pickford to jest ten zawodnik, którego powinno się wstawić. Ja natomiast nie chcę wskazywać, kogo innego brać, ponieważ jeszcze wyjdzie na to, że akurat że Pickford da więcej punktów w tej kolejce i wyjdzie takie. Mówię, no z Manchesterem United clean sheet to nie jest takie nieprawdopodobne. No, to wciąż bijesz u mojego Leno, tak? Też. I generalnie Manchester United w tym sezonie, no to kibice United chyba wiedzą, jaki to ból. Dokładnie. No to krótkie pytanko. Kto do pierwszego składu? Kasz, Tsimikas czy Baldock? Kasz, Tsimikas, Baldock. Jakby się zastanawiał, gdzie gra ten trzeci, to podpowiadam. Wiem, że właśnie. 3,8. Wiesz, że gość kosztuje już 3,8? Wiem, bo dzisiaj szukałem takiego obrońcy, ale nawet szukam obrońcy za 3,7. I jest taki? Nie ma. No bo wtedy by mi się spiął ten Haaland. Wiesz co, no chyba bym zagrał tym obrońcom Sheffield United na obronie. Znaczy na ławce. Chyba jego bym posadził. No bo co? Ja bym zagrał Kaszem z tej trójki. No... Tak, myślałem. Na ławkę na pewno Baldock. Opcja numer 2, Tsimikas. Hubert Nowak szkaluje Jacksona i Darwina, ale w zasadzie zastanawia się, kogo wziąć. Darwin czy Jackson? Darwin czy Jackson? Aha. No to są ciężkie pytania. Ale to już nie jest pytanie Dżuma czy Cholera, a tak byś odpowiedział na początku. Tak, ja wiem o tym, no dlatego poczekaj. Powiem tak, ja bym zastanowił się nad Darwinem. Chociaż on kosztuje 7,5 miliona, aż to jest dużo. To jest dużo. Bo on chyba powinien grać, prawda, w podstawowym składzie teraz. Nie? Wydaje mi się, że wyjdzie w podstawowym składzie. Zwracam uwagę, że Jackson kosztuje 6,8, jest faktycznie istotna różnica. Ja sam go sobie rozważam na kolejkę 14 na Brighton. Ale może kolegę stać. Kurde. Chyba Darwin, mimo wszystko Darwin. Poszedłbym w Darwina i liczył, dziękuję, że przy tym kalendarzu... Tak, Darwin Nunes, dokładnie, ja też. Zrobi swoje i tam jest Fulham i Sheffield i Crystal Palace i Manchester United u siebie i te rotacje gdzieś tam z tyłu głowy miałbym, liczyłbym na te podania do Salaha, na te asysty może kiedyś trafi na pustą. Darwin Nunes trafi na bramkę, gdzie będzie stał Ederson w środku. Kuba pyta, kto do składu, Gordon czy Archer? Wydaje mi się, że Archer. No też bym zagrał Archerem, jak już tak mówiliśmy wcześniej. Natomiast Michał zapytuje, jakie są inne opcje Chelsea poza Palmerem? No to ten Jackson wspomniany z 6 bramkami, choć faktycznie jeden to był hat-trick z Tottenhamem. Nie oszukujmy się, jest opcją. Sterling też jest opcją. Pewnie Reece James jest też opcją. I Gallagher jest opcją. Właśnie, i ty dorzucisz Gallaghera i tu się chyba wszystko zgadza. Tak. To jest pytanie dobre. Kim byś zagrał w kolejce najbliższej? Chris Wood czy Edward? Och, to już są... O, wiesz co, znaczy zagrałbym Edwardem. Ja bym zagrał Edwardem. Ja też napastnika Orów, dokładnie. Edwardem i tam będzie już Eze, tam jest Olise wracający, więc myślę, że ten Edward to będzie ta powoli może być tą opcją, która była na początku sezonu, no i takie Luton to powinno zweryfikować, w sensie czy dobrze myślimy, tak? Tak. Mamy pytanie o Hojlunda. Już nie będę, powiem tylko, że Adrian, bez nazwisk, żeby nie było wstydu, no, że tam Hojlund jeszcze siedzi. Ma Haalanda, ma Watkinsa. Kogo byś dobrał za Hojlunda? Rozumiem, że
tutaj hajs ma jakieś znaczenie, nie mamy granicznej, zakładamy jakiś budżet w miarę ograniczony. Czyli co, mamy Darwina versus Jackson, stawiamy na Darwina, ale tak. Może jednak ten Solanki. No właśnie zastanawiałem się nad tym Solanki. Wiesz, długoterminowo uważam, że to wypali. Solanki? Tak. No właśnie, okej, okay, oni zagrają w najbliższych siedmiu kolejkach. Dobrze liczę? W sześciu kolejkach najbliższych. Cztery razy na wyjeździe. I okej, okay, będzie tam i Sheffield, i Nottingham Forest, i Crystal Palace, i Manchester United. I każdy mecz będzie naprawdę miał dużą wagę z tymi będzie drużynami. I zastanawiam się, jak drużyna, która dzisiaj, grając na wyjazdach, fatalnie, najgorzej ze wszystkich drużyn, jest w stanie zrobić się na bóstwo i grać na przynajmniej jedną bramkę. No, myślę, że tam jest bramka max, nie? Dwie na wyjeździe. Łukaszu, 40 minut rozmawiamy, ty nie powiedziałeś ani jednego dobrego słowa o napastniku Bournemouth, a kiedyś... Nie, ja go bardzo lubię. Ja go bardzo lubię, ale... To powiedz jakiś komplement. Już mówię. Pan Solanki bardzo ładne punkty zdobył w ostatniej kolejce, które mnie ucieszyły, kiedy zdjął clean sheeta Newcastle u siebie. No i to są miłe słowa. Na wyjazdach udało mu się w tym sezonie zdobyć dwie bramki. Tak, zdobywa gole, oczywiście, Brighton, zgodzę Brentford, się. To były niewątpliwie ciężkie spotkania. Po prostu zastanawiam się, czy ile w tych meczach wyjazdowych jest w stanie przynieść, jeżeli znaleźlibyśmy napastnika, który zagra jednak cztery mecze u siebie. Ja uważam, że Bournemouth to drużyna, która powalczy. Pamiętasz, kto ci zdjął czyste konto Walkera z Manchester City? Nie, to nie był akurat Solanki. Ale dziękuję, że przypomniałeś, bo już miałem miły bardzo flashback, jak biegałem po pokoju i rzucałem mięsem. Tak. Więc ja uważam, że powalczą. Jeżeli jesteś w stanie zdjąć czyste konto Adersonowi, to uważam, że nawet te wyjazdy, które ty ładnie wyciągnąłeś, powodują, że zdobył tą bramkę. Powinien być opcją. Powinien być opcją. Zacznę się streszczać. Kolega Alonso pyta, czy byś zagrał Adingrom czy Gordonem w tej kolejce. Adingra czy Gordon? Adingra. Oczywiście, że Adingrom. Mogę, ten kalendarz Brighton jest... No myślę, że nawalisz nim punktów, co? To już tam gdzieś pewnie sobie wpisałeś w biznesplan od niego dużo punktów, tak mi się wydaje. Tak, dokładnie tak. To jest dobre pytanie. Kim zagrać, którego wybrać z Tytanów? Tsimikas, wyjazd na Manchester City, czy też Taylor, który zagra z West Hamem, gdzie kolega podkreśla, że faktycznie West Ham może nie mieć Bowena, na pewno nie będzie miał Antonio. To zagrałbym u siebie mecz. Taylorem, który tak. Chyba jakąś tam brameczkę zdobył swego czasu. Kilka kolejek temu, kiedy nagle wchodził z ławki ludziom. Tak, czym się Miskasa właśnie. Może tak, o, jednego. O. Czy to już jest konie zastąpili? Nie, myślę, że nie. Dziękuję, to jest dobra odpowiedź. Kupiłbyś Gabriela, zakontuzowanego Berna? Nie. Gabriela, czyli mówimy o obrońcy kanonierów. A, poczekaj. Tak. Zastanowiłbym się, nie w tej kolejce, ale w nas od 14 myślę, że bym się zastanowił poważnie nad tym wyborem. Pytanie jest połączone, bo jeżeli byś nie kupił Gabriela za tego Berna, to czy nie lepiej kupić Mbuemo za Bowena? To lepiej. Lepiej kupić Mbuemo za Bowena, niż myśleć nad Gabrielem, tak mi się wydaje. Bo nie wiemy, czy Marcin, który to pytanie zadał, ma kim grać po prostu w defensywie. No właśnie i teraz, wiesz, no z Bowenem no co, czekamy jutro na konferencję, tak? Tak. Jakub pyta, czy to jest dobra... Jakub pyta o naszą propozycję dzikiej karty w tej kolejce, bo chce ją odpalić, gdyż inaczej zagra w sześciu. My tej propozycji mu nie podamy. To do pana Artura z 1 z 10 trzeba. On zna odpowiedzi na wszystko. Dokładnie. Dodam, że to jest parszywa kolejka na granie dzikiej karty. No, raz, straszne. Że są fiksy cholerne. Dwa, że jak sam mówisz, ma sześciu do gry, ale tak po prawdzie podejrzewam, że paru jeszcze zagra, którzy teraz się świecą, więc absolutnie bym nie klikał dzikiej karty w tej kolejce. No. Mówi, że masz sześciu, wydaje mi się, że zagrasz przynajmniej w dziewięciu. Ja myślę, że to trzeba po prostu przeczekać tak jak jest i zrobić jakiś transfer pewnie z dwa może, przy -4 i potem sobie zobaczyć tą kartę jeszcze chwilę przeczekać, zobaczyć, co się wydarzy po repach. Tak jest. Widzę, że pytanie mam do ciebie króciutkie. Flecken czy Areola do składu? Do pierwszego teraz, tak? No ja zagram Areolą. No nic. To wiesz. Ja bym
Ja bym też zagrał Areolą. Liczę na 3 punkty. No, 3 punkty to będzie sukces, prawda? To mierzmy nisko, to nie będziemy zawiedzeni. KPI jest na poziomie 3 punktów i to staramy się dowieść, że tak powiem, nomenklaturą. Dokładnie. Rafał chce sprzedać Udogiego i kupić za niego Salibę. I ja uważam, że bym się wstrzymał z tym ruchem, bo wydaje mi się, że Udogi, jeżeli będziemy mieli informację jutro na presach, że jest do gry, to jest chyba, nie wiem, czy lepszą opcją jest Saliba, ale żeby go sprzedawać w kontekście całego pozostałych kolejek do końca roku. Ja bym wolał grać tym Udogiem jednak. Ja też. Też bym wolał zagrać. Tak, dlatego Rafał ma tutaj alternatywę. Jeżeli nie zrobi tego ruchu, to kupi Mbuemo za Diabiego i ten poruch mi się bardziej podoba. No to też bym go zrobił. Też bym go zrobił. Dokładnie. I ostatnie pytanie z tych takich pytań naprawdę do gry. Przepraszam. Nie, to pytanie... Aha, okej. Okay. Czy kupiłbyś Eze za Diabiego? Czy kupiłbym Eze za Diabiego? Ja bym nie kupił, ja bym zagrał ten Diabiem z Tottenhamem. Nie, chyba jednak też. Bym się jeszcze wstrzymał. Wiesz, bardzo fajnie wyglądał Eze zaraz po powrocie, ale mamy te 2 tygodnie. Nie wiemy, co tam się podziało. No, Diaby jest troszeczkę regularny. Ja uważam, że ten meczyk z Tottenhamem może bramki obfitować. No, Diaby robi sensowne liczby, stwarza sytuację, oddaje strzały, więc jak już naprzynosił trochę tych punktów, no to można coś spróbować z tej formy jeszcze wycisnąć, nie? Dokładnie. I chciałbym nasze Q&A zakończyć bardzo celnym i trafnym pytaniem Kuby. Jordan Ayew na C. Opinia. Szaleństwo. Czasami szaleństwo jest metoda. Jest, ale dla mnie to szaleństwo. Nie wiem, jak się mówi potocznie w FPL-u na niszy. Chyba właśnie szaleństwo. Chyba tak. No, szaleństwo od geniuszu malutko dzieli, więc... Tyle na dzisiaj. Miało być 30 minut, wyszło troszeczkę dłużej. Tak. Wyszło dłużej. Przed nami kolejka 13. Fajne mecze, więc mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Jak przetrwam, Marcinie, 13:30, to myślę, że potem już w moim wypadku powinno być ok, chociaż to FPL zwariowane to jest, więc... Będzie może zacząć oddychać w poniedziałek o 23, a ty, rozumiem, będziesz o 21 w poniedziałek. Tutaj jeszcze żył tym Leno, a my wszyscy będziemy Huangami i Sarabią. I nie wiem, co tam jeszcze gra w Witkach, prawda? 9 punktów Leno, ja już to wpisałem do biznes. Och, no to super. To super. Czasami się nie dowodzi takich. Wiesz, Excel przyjmie wszystko, a potem są pytania, a dlaczego? A powiem, co o tym myślę, jak już oficjalnie pożegnamy. Super, czekam. To już będzie za chwilkę. Ja chciałem podziękować naszym słuchaczom za to, że nam pozadawali tyle pytań, że mieliśmy na co poodpowiadać. Mam nadzieję, że będziecie mieli dobrą kolejkę. Pozdrawiam was serdecznie. Również was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za ten wspólnie spędzony czas.